Witam. Dzisiaj chciałbym zapoczątkować cykl programów przedstawiających narzędzia, które w znaczący sposób ograniczają powstawanie szkodliwych dla naszego organizmu pyłów. Mamy z nimi do czynienia m.in. podczas wiercenia, szlifowania i innych prac, które wykonujemy na budowie lub w zakładach produkcyjnych. Najnowsze badania dowodzą, że zwłaszcza pył budowlany jest bardziej szkodliwy niż azbest, a wdychanie jego niesie za sobą wiele chorób. Nie tylko dla pracujących, ale również dla przypadkowych osób będących w pobliżu. Dzisiaj przedstawię Wam wiertło firmy Haikoki, które znacząco ogranicza powstawanie pyłu, co pozytywnie wpływa na nasze zdrowie oraz komfort pracy. Wiertło Haikoki zostało wyposażone w głowicę posiadającą cztery oszcza z węglika spiekanego. Wiertło zamiast spirali posiada kanał. Zakończony otworami w głowicy i połączony krótcem służącym do podłączenia do odkurzacza. Przeznaczeniem kanału jest usuwanie pyłu z miejsca wiercenia i przetransportowanie go do odkurzacza. Przy prawidłowej pracy odkurzacza zdolność usuwania pyłu wynosi aż do 98%. Podsumowując, wiertło pozwoli nam na sprawne wiercenie w różnych materiałach oraz zabezpieczy nam. Przed wdychaniem pyłu, będącego przyczyną wielu chorób. Pamiętajmy, zdrowie mamy tylko jedno: firmy coraz częściej tworzą narzędzia i oszczęd, który w znaczący sposób redukuje skutki pracy w szkodliwych warunkach. Dlatego wiedza i inwestowanie w odpowiednie narzędzia pozwolą nam się cieszyć zdrowiem przez długie lata. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.